Cześć, witam Was w 5. odcinku vloga Centrum Pomocy Prawnej imienia Haliny Niedź. Dzisiejsza odsłona będzie w całości poświęcona grupie ludzi, którzy są niejako niewidzialni dla państwa i prawa. O kim mowa? O bezpaństwowcach. Zanim wypowie się ekspert, postanowiliśmy sprawdzić, czy ludzie wiedzą, kim są bezpaństwowcy. Chodźmy więc zobaczyć. Przepraszam bardzo, wiedzą może Państwo, kim są bezpaństwowcy? Niestety nie. Ci, którzy nie mają swojego państwa pewnie. A może ty coś wiesz, kim jest bezpaństwowiec? Nie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Nie mam pojęcia. Trudno powiedzieć. Nie orientuję się. Też nie. No ja nie, na pewno. Nie, niestety nie wiem. Bezpaństwowcy? No nie wiem, kojarzy mi się to, nie wiem, z polityką związane. Bezpaństwowcy to co? Nie politycy? Przepraszam bardzo, wiecie może, kim są bezpaństwowcy? Nie. A ty wiesz? Też nie. Znaczy... Osoba bez państwa, która nie jest obywatelem żadnego państwa. Pani? No właśnie to chciałam powiedzieć. No bezpaństwowiec, no... No człowiek nie posiadający obywatelstwa żadnego państwa. Nie. No osoba, która może nawet nie tyle, że nie ma obywatelstwa, ale jakoś w jakiś sposób nie poczuwa się lub no nie jest obywatelem żadnego kraju, co do zasady. No tak jakby na chłopski rozum. Co? Bezpaństwowiec. Czy wie pani, kto to jest? Nie wiem. Nie mają żadnego obywatelstwa chyba. Nie wiem. Nie. Kto to jest? Niestety. Bezpaństwowiec to jest człowiek bez obywatelstwa. Jakiegokolwiek kraju. Nie. Nie. Nie wiem. Nie. Nie wiem. A myślą Państwo, że w Polsce są tacy ludzie? Myślę, że nie ma. Nie wiem. Nie wypowiadam się, bo nie wiem. Jeżeli to jest dalszy ciąg mojego myśleń, to myślę, że tak. Na pewno są. Nie wiem. No pewnie się znajdą. Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że będzie dużo wśród Romów, prawda? Są, nie? Ja słyszałem takie określenie i prawdopodobnie są, ale jakich ludzi się określa, nie wiem. Chyba tak. No myślę, że tak. No podejrzewam, że wszędzie są, tak? Może jednostkowo, ale nie wykluczam.